Jesteśmy na Wale Szwedzkim w naszym parku tutaj miejskim w Dzierżoniowie i jak widzimy, widzicie Państwo, jesteśmy w trakcie dzierżoniowskiej Wigilii, dzierżoniowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Dzisiaj w tym roku ze względu na remont rynku, ale miejsce jest tak urokliwe, tak przepiękne i tak funkcjonalne na tego typu imprezy, że możliwe, że zostaniemy w tej lokalizacji już w przyszłych latach również. Bardzo, bardzo cieszę się, że tylu mieszkańców jest, ale i gości z zewnątrz, bo wiem, że i rodziny przyjechały, czy to z naszego regionu, czy w zasadzie z całego województwa i z Polski. Także bardzo, bardzo to miłe. Po kilku już jarmarkach, które się odbyły u naszych sąsiadów. Dzisiaj chyba kończymy te jarmarki właśnie tym jarmarkiem dzierżoniowskim, więc kilka pięknych godzin przed nami, jak widać, i zespoły muzyczne, które oczywiście będą kolędowały, będą dzieci, będą seniorzy śpiewali, ale też mamy stoiska oczywiście ze wszystkimi tymi rzeczami, które na Wigilię, na Boże Narodzenie są potrzebne, niezbędne, czy którymi można upiększyć nasze domy. Rozpoczęliśmy to dzisiejsze spotkanie od parady tych wszystkich postaci bajkowych. Jest kilkudziesięciu dzieciaków przebrane właśnie w te postacie, które widzimy w bajkach dla dzieci. To są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, za którym też bardzo dziękuję, że się włączyli w organizację tej naszej imprezy. Z tymi postaciami przeszliśmy w paradzie bożonarodzeniowej od Ośrodka Kultury tutaj właśnie w to miejsce. A teraz jesteśmy też w trakcie Wigilii mieszkańców Dzierżoniowa. Ponad 1000 posiłków jest przygotowane, więc każdy, kto będzie chciał spożyć ten posiłek wspólnie w takiej, mówię, Wigilii miejskiej, to zapraszam. Dla nikogo na pewno pierogów, barszczyku i pasztecików nie zabraknie. Wigilia oczywiście jest dla każdego. No, w pierwszej kolejności chcielibyśmy, żeby skorzystali z niej osoby naprawdę potrzebujące, które są samotne, które nie są zamożne, majętne i nie do końca może stać je na organizację z takiej Wigilii u siebie w domu, ale oczywiście każdy mieszkaniec Dzierżoniowa, młody, stary, bogaty, biedny, może przyjść, może wspólnie ten posiłek zjeść. Tutaj mamy księży z naszych parafii dzierżoniowskich, którzy też złożyli życzenia w imieniu duchowieństwa. Łamiemy się opłatkami i rozmawiamy o tym, co dla dzierżoniowian ważne i o czym chcielibyśmy dyskutować również w tak dobrym i ważnym dniu jak Boże Narodzenie. Jestem przekonany, bo widzimy tutaj naprawdę wszyscy uśmiechnięci, nie ma jakiejś zawiści. Ci, którzy chcieli przyjść, przyszli. Ci, którzy chcą wspólnie spędzić te kilka godzin, spędzą. Uśmiechamy się do Ciebie, Łasiu, łamiemy opłatkiem, rozmawiamy o takich ważnych sprawach, ale w takiej zupełnie spokojnej, przyjemnej atmosferze, oby tak było na co dzień. Jeszcze 2 tygodnie temu myśleliśmy, że ta zima będzie trwała i trwała. No niestety w ciągu 1 tygodnia wszystko się zmieniło. Z drżeniem serca w piątek patrzyłem na pogodę, bo przecież padało, byłam mrzawka, było zimno i okropnie. No, natomiast dzisiaj wstając rano zobaczyłem to piękne słońce i odetchnąłem, bo faktycznie jak już nie ma śniegu, to ta pogoda jest idealna na tego typu imprezę. Wszystkim mieszkańcom Dzierżoniowa chciałbym złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście Państwo bez trosk te święta przeżyli, odpoczęli troszkę, a w nowym 2024 roku samych sukcesów, samych radości, samych osiągnięć, to co sobie Państwo wymarzyliście, to co chcecie, żeby się zrealizowało w przyszłym roku. Życzę tego Państwu, żeby właśnie to się spełniło. Do siebie nowego roku i szczęśliwego Bożego Narodzenia.